Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Zawołała ona głośno i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Oto słowo Pańskie. Jest taka jedna rzecz, która mnie bardzo, bardzo cieszy w moim życiu. To są tacy ludzie, z którymi mogę rozmawiać tak bardzo po prostu po ludzku, tak się sobą ucieszyć, wypić kawę, zjeść coś smacznego, porozmawiać o obejrzanych filmach, jakichś lekturach i prawie na tym samym oddechu móc przejść do rozmowy o Biblii, o Jezusie, o odkryciach jakichś ważnych, takich duchowych. I ja dlatego lubię między innymi wracać do Łodzi, wracać do mojego klasztoru, ponieważ tu wśród moich braci tak mam. Trochę sobie nie wyobrażam, gdyby było inaczej. Gdybyśmy rozmawiali tak zwyczajnie, serdecznie, po ludzku, ale tematy duchowe, religijne, Ewangelia, Słowo Boże była zamknięta w jakimś takim tylko i wyłącznie liturgicznym obszarze. Lubię, jak to się przenika i oprócz braci mam też wielu różnych bliskich mi ludzi, z którymi naturalnie te dwa światy się ze sobą łączą. Tak jak dzisiaj w Ewangelii. Chciałbym, żebyśmy to zauważyli, tą niezwykłość przenikania się dwóch światów, dwóch historii. Jest ta historia, którą słabo znamy, relacji między Maryją i Elżbietą. To bardzo zdawkowo, ale wiemy, że się cieszą na swój widok. To dużo mówi. Nie? Jak się cieszysz na czyjś widok i to jest niekłamane, spontaniczne, tak się cieszysz, że potrafisz podskoczyć z radości, rzucić się komuś na szyję, to dużo mówi o waszych relacjach. Nie? Oczywiście to może być egzaltacja, a jeśli ta egzaltacja trwa na przykład już kilkanaście lat, no to alleluja. Nie? Więc widzimy, że jest ta historia ich wzajemnej relacji, ale ta historia ich wzajemnej relacji jest zanurzona w innej wielkiej historii. Wielkiej historii świętej. I to się naprawdę w sposób niezwykle płynny i zachwycający przenika. Moim zdaniem to jest w ogóle opowieść o sensie Adwentu, to przenikanie, o sensie Bożego Narodzenia, tych świąt. Abyśmy mogli tego doświadczać, abyśmy pielęgnowali takie właśnie więzi, gdzie z radości podskakujemy, a potem możemy powiedzieć o tym, właśnie co się w środku w nas dzieje ostatnio, co przeżywamy nie tylko tak emocjonalnie w ludzkich sprawach, ale też w Bożych sprawach. A teraz chciałbym was zaprosić do zobaczenia tego, co nazwałem tą wielką historią, w której one, te dwie kobiety są zanurzone, w tym, co święty Paweł nazywa też tajemnym planem, który ma różne swoje etapy. My dziś jesteśmy częścią tego planu.
na jakimś etapie tego wielkiego misterium, tego, co możemy nazwać też zamysłem Boga, my dziś jesteśmy. I ten wielki plan, zamysł Boga ma taki jeden moment, który bardzo osobiście mnie dotyka ostatnio. I to koresponduje z tematem tych rekolekcji. Otóż ten cały wielki, ta wielka historia zbawienia ma swój początek, którym jest wybór. Święty Paweł w liście do Efezjan tak o tym pisze w pierwszym rozdziale. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On udzielił nam z wyżyn niebieskich. Właśnie ta święta historia ma swoje wyżyny, ma swoje głębie, ma swoje szerokości. On udzielił nam wszelkiego błogosławieństwa duchowego w Chrystusie. On wybrał nas w Nim przed stworzeniem świata. Uświadomiłem sobie, że to słowo wybór, ono mi się kojarzy z alternatywą. Że to jest pierwsze, takie najmocniejsze skojarzenie, które mi przychodzi do głowy. Tak? Przychodzę na imprezę, na tej imprezie w liceum jest wiele dziewcząt, jest Kasia, ja podchodzę do Kasi i mówię: Kasiu, czy mogłabyś ze mną zatańczyć? Dokonałem wyboru, tak? Między wieloma dziewczętami wybrałem Kasię. Nie da się wybrać wszystkiego. Tak? I to jest w naszym języku, w naszym doświadczeniu głównie to pole znaczeniowe uruchamia się, gdy myślimy o wyborze. Ale tu chodzi o coś oczywiście innego. Bo to nie jest tak, że Bóg mówi: ciebie tak, a ciebie nie. Ciebie wybieram, będziesz w scholi ładnie śpiewać, a twoja koleżanka ma przerąbane, bo jej nie wybrałem. A czemu, czemu? A nie powiem ci, bo tak. W związku z tym, że nam się wybór kojarzy właśnie z alternatywą, ty tak, a ty nie, to w religijnej wyobraźni pojawiła się taka obawa, a może jest taka predestynacja, tak? Czyli takie przeznaczenie do tego, że ty tak, a ty nie. To, co święty Paweł mówi dzisiaj w tym fragmencie, który przeczytałem, a nawiązuje do tego też prorok Micheasz, mówiąc, że z ciebie wyjdzie mi ten, mowa o Mesjaszu, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jest jego od początku, od dni wieczności. Czyli my jesteśmy w wieczności, kiedy jeszcze nic nie ma, kiedy jeszcze nikt nie może zawołać ja, bo nie ma kogoś takiego jeszcze. I wtedy on dokonuje wyboru, aby, jak mówi Paweł, abyśmy stworzeni w Chrystusie stali się przybranymi dziećmi. To jest wybór, aby nas doprowadzić wszystkich do świętości i bycia nieskalanymi w miłości. Kiedyś powiedziała mi taka już nieżyjąca Gosia Mazur, nasza tercjarka, ważna osoba w naszym dominikańskim świecie, powiedziała, że ona z kolei zobaczyła różnicę pomiędzy decydowaniem a wybieraniem. Że decydowanie to jest coś bardziej zewnętrznego. Natomiast wybór jest głębszy. Wtedy po raz pierwszy zwróciła mi uwagę na właśnie niezwykłość i smak tego słowa. Więc wybór oznacza tutaj właśnie na początku, zanim cokolwiek zaistniało, tą wielką głębię wolności Boga. Nieodwołalność tego właśnie wyboru miłości, która nie jest dla nas żadną odpowiedzią na nasze zasługi. Ja pamiętam takie momenty, kiedy bardzo chciałem być wybrany, na przykład przez moją mamę, żebym to ja pojechał z nią do Dusznik, do uzdrowiska, bo tylko jeden mógł jechać, jedno z dzieci, i bardzo chciałem to być ja. I w związku z tym, w tym okresie poprzedzającym wyjazd, byłem bardzo grzeczny, bo chciałem zasłużyć, żebym to ja był wybrany. Więc słuchajcie, jeśli jest tak, że Bóg nieodwołalnie podjął taki wybór, żeby nas doprowadzić do świętości, to naprawdę
całe to gadanie o zasługiwaniu na Jego miłość jest zupełnie bez sensu. To znaczy, my możemy przez nasze decyzje, wybory bardzo zmienić nasze życie. Będę o tym jeszcze mówił jutro i pojutrze. Natomiast to nie ma na celu przekonać Boga, kochaj mnie i weź mnie, wybierz spośród kogoś tam. Trudno, oni mogą pójść do piekła, ale mnie wybierz. No, chcę się załapać. Nie, ponieważ zanim ktokolwiek zaistniał, Bóg już wybrał, że pragnie wszystkich doprowadzić do zbawienia. Czujecie, jaka to jest waga tego, no, tej teologii, którą święty Paweł nam mówi. Czytaliśmy do Hebrajczyków w tym liście. Chrystus przychodząc na świat, Chrystus, który jest ucieleśnieniem tego odwiecznego wyboru, On staje się dla nas w czasie ucieleśnieniem tego odwiecznego wyboru. Ofiary ani daru nie chciałeś, ale utworzyłeś mi ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Czemu się nie podobały? Dlatego, że właśnie zaczęliśmy wiązać z tymi ofiarami za grzechy, z tymi całopaleniami jako ludzie, taką funkcję, żeby przekonać Boga, abyśmy mogli się załapać. Żebyśmy mogli zasłużyć na miłość. Miłość nie jest czymś, na co można zasłużyć. Miłość Boga. Być może na taką ludzką miłość można w jakiś sposób sobie zasłużyć, ale Bóg od początku powiedział: wybieram, aby Cię kochać. Wybieram, aby Cię kochać. I to jedno nam wystarczy. Tu jest źródło największej nadziei. Ja, często za mną chodzi to sformułowanie wola Boża. Nie? I dzisiaj usłyszmy tak, że wola Boża to jest Jego trwały, głęboki wybór. W pełni suwerenny. Jest w tym wielka, wielka nadzieja. I Bóg mówi, nie przestanę dążyć do tego, żebyś był święty i nieskalany. Oczywiście możesz z tego w to nie wejść. Możesz nie wybrać mojego wyboru. Tak, to prawda. Możesz. Jak się uprzesz, tak może się stać. Ale to nie ma wpływu na mój wybór. Ja go nie wycofam. On jest nieodwołalny. Jezus mówi, że wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych. Ja sobie tak to tłumaczę, że ci wybrani to są ci, którzy wybrali wybór. I że ostatecznie to właśnie wiara, akt wiary jest aktem wyboru. Jest aktem, ale to zawsze odpowiedź. Pierwszy jest Jego wybór. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, mówi Pan. Jakie to jest uwalniające, jakie to jest zapraszające, żebyśmy właśnie nie z nerwicy jakiejkolwiek religijnej, ale z głębi naszej wolności powiedzieli tak, amen, pragnę Cię przyjąć. Pragnę pójść za Tobą. Na mocy tej woli jesteśmy uświęceni. Raz na zawsze, mówi święty Paweł. Proszę Cię o to, żebyś dziś, może jutro, pomodlił się właśnie tym słowem. Moje życie jest owocem wyboru miłości. Twojej miłości, Boże. Dziękuję Ci, uwielbiam Cię za to, że dokonałeś takiego wyboru miłości.